Dobry dzień, a może dobry wieczór. O, mamo. Tak, od początku do końca. Byłem sobie w wiosce, bo w sumie szedłem pod tamte drzewo, ale ostatecznie postanowiłem, ale że zachodziłem noc, to postanowiłem wejść do wioski, a potem zauważyłem tą kopalnię i wszedłem. I stąd żelazo i węgiel. A cobblestone przy okazji znalazłem w tej wiosce, jak poprzednim razem do niej wchodziłem już samemu. No teraz też wszedłem samemu, ale wtedy o tym nie mówiłem. Tak. Będę musiał niepotrzebne itemyki poodkładać na chwilę do tamtej bazy przy wiosce. I wymienić trzeba będzie tarczę. Bo pamiętacie, bo je. Jeden albo dwa odcinki temu ja tu byłem. Walczyłem z pillagerami, po prostu broniąc się za pomocą tarczy. Nie było mnie tu. Jest tu. O Jezus. Jest tu coś jeszcze? Dobra, za chwilę to podejdziemy, jak opróżnimy ekwipunek. Poszukamy skarbu. O, żółwik. W ogóle tutaj zapraszam do dodawania głosów do odnośnie serii z Stellaris. Ponieważ na ten moment, na który to nagrywam, jest, znaczy jest. Na ten moment, jak to nagrywam, wiem o jednym głosie, który został oddany. Ale jakim głosie? Albo wiem, dałem wam możliwość zagłosowania na 4 rasy. W sumie powinienem dać na 5, dodając losową, ale myślę, że jeszcze 2-3 razy dodam, zanim rozpoczniemy rozgrywkę. I to tak poza anteną kompletnie, żebyście wy nie widzieli, jakie to są rasy. No i w ogóle to tutaj mi creeper wybuchł. I tu. Jak ja się cieszę, że mam swoją zabunkrowaną bazę. Mi się te wejście bardzo podoba, jak wam powiem. I w ogóle koncept takiego, o. Jakby to nazwać. Od pozowiska, czy czegoś. Tak. Cyk, cyk. Jeszcze cyk i cyk. Wezmę sobie jabłuszka, kurczaczka i mogę je lecieć. Noc,
że jestem na tyle ślepy, że tego nie zauważyłem. Kurczę, nie ma łóżka. Dobra, opóźniłem już dawno. Tak. Jestem osadnicy. Dobra, tam są. Ja wiem, że takie typu wioski to trzeba było na samym początku ogrodzić murkiem, ale gdzie ja będę coś takiego ogradzał murkiem? Ja mam tutaj taką różnicę wysokości. Już prędzej powinienem to zrobić tam przy mojej pierwszej wiosce, którą znalazłem, no przy której się właściwie zespawnowałem, no ale happens. Jak to mówią. No. I też jest taka jedna sprawa, ale to wezmę, zrobię przy jakimś filmiku organizacyjnym. Jak sobie myślę. W ogóle to też chciałbym powiedzieć, że niedawno, czytaj wczoraj, odkryłem taką jedną bardzo śmieszną rzecz odnośnie map. Znaczy odkryłem, ja o niej wiedziałem już wcześniej, ale wczoraj sobie o tym przypomniałem. O, powiedzmy w ten sposób. Powiedzmy w ten sposób, że sobie jednej rzeczy przypomniałem. Otóż, a w sumie to za chwilkę. Cóż za otóż. Dobra, jak znajdziemy na mapę, to mamy skala i poziom. Sobie na mieliznę i będę szedł w jedną stronę. Jeśli zacznie się odda, jeśli kropka zacznie się zmniejszać, znaczy, że musimy iść w drugą stronę. Zakładam, że to gdzieś w tamtą stronę. Wynosząc. Zakładając oczywiście, że to takie kreskowane to woda albo ląd. Jeśli ląd, będzie to oznaczało, że tutaj w rogu mam jakąś śmieszną wysepkę. Czy coś innego. Dużo fajniej się by latało z elytrą. Hop, 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 hop.
Kółeczko się nie zmienia. Znaczy, że albo się oddalam, albo jestem coraz bliżej. W momencie, kiedy coś się stanie z kółeczkiem, albo zawrócimy, czyli zawracamy. Cyk, tutaj sobie. A wiecie co? Chcę wam pokazać też sztuczkę. Pokazywałem już ją na kanale. O. I teraz mogę korzystać z komentarza. Nie mam siły po prostu do szukania teraz skarbu. O, tam zaczynaliśmy więc odcinek. Szybko podlecę tylko i ten. Wracamy do normalnego odcinka. Skoro tak, to po pewnym czasie. O! Dobra, i teraz, żeby nie było, wychodzę teraz na szybko. Zapisuje się świat. Czyli tak, jeśli idziemy w tą stronę, to odkrywamy górę. Znaczy, jeśli będziemy szli w tą stronę, to zaczniemy odkrywać tutaj teren. Jeziorko z lawą. Lecimy i rozkopujemy. He? Aha. Czy ja tutaj już byłem? Serio? Wait a second. W ogóle statek się bardzo fajnie zachował. Można by go teoretycznie odbudować lekko. Teoretycznie. Aha. Dobra. Jeszcze jedną rzecz wam pokażę. I wrócimy do tamtego świata. A co wam pokażę? Mianowicie ten świat. Ja przed chwilą testowałem, jak właściwie zbudować tam gładki piaskowiec. Zacząłem tworzyć mury tego tworu. O, i nawet skończyłem. Teraz zostaje mi zbudować tutaj jakieś osiedla, coś. Tutaj w ogóle jest taka śmieszna brama. Cyk. Cyk. Na główna brama mamy tutaj, on ją się otwiera, to znaczy zamyka za pomocą tego, cyk. I też otwiera za pomocą tego, cyk. Fajne takie.
Gdzieś tutaj będzie wylot do jaskiń, które będą szły, a potem wychodziły gdzieś tutaj. Jednak ta cała góra, myślę, żeby była takim Ereborem moim. Żeby korytarze aż się ciągnęły gdzieś tutaj. A stąd wyłaziła taka latarnia. To znaczy pod samą górą chciałbym, żeby była taka, że tak powiem, jebitna przestrzeń. Później ewentualnie, żeby było dojście do gór. Czy czegoś tam, czemu to jest takie coś. Excuse me, what the fuck? Aha, wcale. What? Nie hala. W ogóle rzecz, której w sumie tak osobiście jestem mega dumny, jeśli chodzi o tą konstrukcję. To bym musiał jeszcze pokazać wam, jeśli chodzi o tą mapę. Świata moją. Pozdrawiam owieczki. Miałem przez jakiś czas wrażenie, że to odrasta, ale jednak nie. Wziąłem sobie jedną mapę i kliknąłem i tylko przejechałem raz. Po prostu idealnie to się wpasowuje na jedną mapę. Spójrzcie tylko. Po prostu jestem z tego tak osobiście zadowolony, w sumie nie dumny. Bo jak tutaj być z czegoś takiego dumny. Ale jestem i tak mega zadowolony z tego, że większość praktycznie terytorium mieści się na tej jednej mapie. Staje, jakby ktoś chciał wiedzieć, jak wielka jest jedna mapa. To praktycznie o tak. To znaczy, można tutaj zliczyć oczywiście te pojedyncze piksele. No ale że praktycznie główna część, czyli od tej wieży, od tej do tej, siup, leci prosto wzdłuż mapy, po prostu mur. Ten mur jest na linii mapy. Tak satysfakcjonujące. I w sumie na ten moment jedyne wejście na mury to jest poprzez tutaj przy bramie. Te schodki. A poza tym, żeby w ogóle, jak wam się podoba mapa taka? W ogóle, kist osobiście z tego typka. Taki krasnolud bez brody. Właśnie, broda. Wełna biała. Teraz chyba już lepiej. Dobra, wracamy tam do świata.
I kontynuujemy tą konstrukcję. Znaczy, wpierw odłożę sobie mapę jeszcze. Taka nadzieja na pokazanie wam fajnego skarbu z pełzła na niczym. Bo wiecie, tak w pierwszym momencie. Ej, co jest? Czemu to takie rozkopane? Skąd tutaj się wziął? Nie, w pierwszym momencie widzę ten crafting. Skąd się wziął ten crafting? Potem widzę dziurę. Co? A potem skrzynkę. I już wiem, co tu zaszło. Jezus! Chciałem go zajść od tyłu. No bo to był ten stąd. O mamo. Jak się wystraszyłem! Ciarki mi przeszły po rękach. Jeśli się uda, to może zrobić tutaj hodowlę kóz. Kóz, Boże, krów. Za dużo kebabiniego. W ogóle kisnę. Kisnę wewnętrznie, zewnętrznie. Jakkolwiek inaczej. Albowiem YouTube zakazał korzystania z remów kebab, która się odnosi do wydarzeń z czasów. I tutaj uwaga. Wojny domowej w Jugosławii. Ponieważ Chorwaci bodajże. Czy Serbowie, bo w sumie serbskie, niektóre serbskie piosenki się właśnie nazywają Rebów Kebab. Korzystały z tego sloganu celem wywiezienia obywateli byłego Imperium Osmańskiego ze swoich terytoriów. Właśnie bodajże Bośniaków czy innego chłamstwa. A czekajcie, a gdyby tak pójść sobie po drzewo? Okej. Okay. Wiecie co? Ja dzisiaj chyba nawet nagram ten odcinek. Jutro mogę nie mieć czasu, jeśli chodzi o Stellarisa. Wiecie, przezorny, ubezpieczony i tak dalej, i tak dalej. Nie wiecie co? W sumie już nic więcej mam do pokazania nie mam. Dzisiaj. Muszę sobie naprawić tarczę, ale do tego muszę iść tam. Ogólnie dużo się ostatnio w Minecrafcie nie zmienia.
W ogóle jak zdobędę chęci, to może zacznę robić jakiegoś moda do Age of Civilizations 2, bo w sumie mam fajny nawet pomysł na niego. W sensie na moda. Aha. Dobra. Cześć, do zobaczenia, papa. Ciao, mi.